Cześć, 23 grudnia, czyli Wigilia Wigilii. Chciałem zacząć z taką miną, już zostałem sam w redakcji, ale widać, zostałem sam w redakcji. Jeszcze pewnie potem zostanę. A to jest ostatnia minutka przed świętami, kolejny grup będę dopiero po świętach. I na szybko, co dzisiaj ciekawie na poligami się pojawiło. Lecąc od tekstów najstarszych, to jest 10 mitów o Gendyry, które na swoim Twitterze w nocy przedstawił Adrian Hillasz, czyli twórca Bulletstorma. Tam jest takich 10 tez, które są fałszywe i które możecie sobie poczytać, jak ludzie myślą o tworzeniu gier i pracy przy grach i że to nie do końca musi właśnie tak wyglądać. Tam są już kolejne święta, są śpiewane. Wino ma w tym jakiś udział oczywiście. Także Adrian Hillasz spisał te rzeczy, myśmy je od niego zabrali i są na stronie wszystkie dokupy zrobione. Mamy też cenę, polskie ceny PlayStation Vita, czyli najnowsze konsole przez Sony. Jest to sporo, bo sama konsola będzie kosztować 1150 zł, czyli mniej tyle, ile 3DS rok temu na swojej premierze, przepraszam, wcześniej w tym roku na swojej premierze. I podobne cenie było też PSP. Gry od 130 do 200 zł, 130 te mniejsze, 200 największe hity. No czyli sporo, generalnie sporo, porównując z cenami gier na inne platformy, przynosi to jest dużo, chociaż 3DS też te gry ma w podobnych cenach, no i sobie widzimy, jak się sprzedają, także chyba nie jest to droga do dużego, przynajmniej w Polsce. Dalej, rzecz, o której zwykle nie mówię, bo to są po prostu filmiki na studia, ale ten flashmob ze Star Warsu, czyli akcję promocyjną, którą Electronic Arts zorganizowało na Times Square w Nowym Jorku, po prostu należy zobaczyć, bo jest rewelacyjna. Nie dość, że świetnie przemyślana, to świetnie nakręcona, świetnie zrobiona i zrealizowana i chyba tylu mieczy świetlnych na raz w jednym miejscu jeszcze nie widzieliście. Last Guardian to taka gra, na którą wszyscy bardzo czekamy i tak myślałem, że być może w przyszłym roku będzie The Last Guardian of Us, na przykład taka gra Naughty Dog'a i Tymiko naraz, ale chyba jej nie będzie. No bo wiadomo, Last Guardian wychodzi już długo, są jakieś różne dyskusje na temat, kto przy nim pracuje, kto odchodzi z Team Ico. No to jeszcze GameStop, czy taka największa sieć sklepów w Ameryce, a być może i na świecie z grami, powiedziała, że kanceluje, czyli kasuje zamówienia przedpremierowe na tę grę, co dałoby taki sygnał ludziom, że być może ta gra nie wyjdzie. Sony zdementowało, no na pewno jakiś tam wpływ to będzie mieć, bo wiadomo, że część ludzi już tych pieniędzy po prostu po raz drugi nie wpłaci, a też nie wszyscy się dowiedzą, że tak naprawdę wcale ta gra nie została skasowana. Także jakiś tam zamęt przy Last Guardian jest i ja mam nadzieję, że ta gra wyjdzie, bo bardzo, bardzo na nią czekam, bo Team Ico są moimi dziełami sztuki i na każdą z nich zawsze bardzo, bardzo czekam. Dobrze. Zaczął się nasz plebiscyt czytelników na grę roku w specjalnej nocy, gdzie jesteśmy wszystkie gry, które weszły w tym roku. Możecie wybrać swoje typy. My sobie policzymy te głosy i z najczęściej powtarzających się, z największą ilością głosów stworzymy konkurs drabinkowy, wybierzemy w pary, tak żebyście ze swojej gry mogli wybrać tą, która Wam się podobała najbardziej. Oprócz tego oczywiście będzie też plebiscyt na grę roku wśród redakcji, który już to przeprowadzony. Mamy już tam jakieś wyniki i niedługo będziemy publikować po kolei, które gry na redakcji zrobiły w tym roku największe wrażenie i dlaczego. Podobne pady, co jakiś czas policja nas uświadamia, że są takie rzeczy również w Polsce. Teraz w Rzeszowie wpadła hurtownia, gdzie znaleziono 600 padów. Ze zdjęć wygląda, że chyba od PlayStation 3, które są oczywiście podróbkami, także uważajcie na to, co kupujecie i w sklepach z konsolami, i na Allegro. I na sam koniec Real Life Story, czyli o tym, jak to Deus Ex Boot ludzkości na PlayStation Store był po angielsku, a pięć w polsku i dzięki naszej inicjatywie i dzięki naszym staraniom po polsku już jest. To wszystko na dzisiaj z dniówki. W imieniu swoim redakcji życzę Wam wesołych świąt, spokojnych, ciepłych, dużo grania, dużo ekscytacji, fajnych prezentów i widzimy się po świętach.